Czy ogląda Pani serial Diagnoza? Wszystkie odcinki obejrzałam. Nawet wczorajszy. Też. Jakie wrażenia? To znaczy, mnie się podoba, ze względu na to, że to jest u nas, że propaguje nasze miasto. I muszę powiedzieć, że coraz ładniej zaczyna się pokazywać to nasze miasto, bo te pierwsze odcinki były troszkę takie słabe na to, co po prostu my w Rybniku już tutaj mamy. Ale to się rozkręca i już jest coraz ładniej. Znaczy, nie oglądałam pierwszego odcinka teraz drugiego sezonu, ale oglądałam tego drugiego sezonu, a ten pierwszy sezon bardzo fajny, podoba mi się. To jakiś serial, nie? Tak? Tutaj o Rybniku, no. Ale słyszałem, ale nie oglądam. Oglądamy. Ja nie oglądam. Jakie wrażenia? Podoba się Pani? Bardzo. Widziała Pani wczoraj odcinek? Widziałam. Jak? Bardzo fajny. A jak się Pani podoba ten serial? Mi się podoba. Oglądała Pani wczoraj? Tak, oglądałam. Nie oglądam. Bardzo fajny serial, wciągający. Ja oglądam, bardzo lubię. Widziała Pani wczorajszy odcinek? Nie, wczoraj nie widziałam akurat. Wiem, że ma być nowy sezon. Mhm. Czy Panie oglądają serial Diagnoza? Nie. Niestety nie. Nie oglądam, niestety nie mogę się wypowiedzieć. Bo podoba mi się. Ciekawa akcja, ciekawe co będzie dalej w drugich odcinkach, jak to się rozwinie. No na razie czekałam na ten film, no i wczoraj patrzyłam. Ulubiony bohater, bohaterka? No główna bohaterka najbardziej. No. Maciej Zakościelny. No Maja Ostaszewska. Zakościelny. Przeważnie wszyscy, o tak. Nie, ogólnie wszyscy aktorzy są bardzo fajni. To znaczy ja bardzo lubię Zakościelnego, dlatego oglądam w zasadzie ten serial dla niego, także. No ja lubię Ostaszewską bardzo, no i Zakościelnego chyba każdy lubi. No teraz widzę, nowe osoby są wprowadzone, prawda, takie znane twarze, także. A jak Pani myśli, czy kwota 370 tysięcy złotych, którą Rybnik wydaje na produkcję tego serialu za cały sezon, to jest kwota odpowiednia, wygórowana? Jak Pani myśli? Myślę, że nie. Myślę, że promocja jest dużo bardziej ważna niż ta kwota. Pomyślmy logicznie, ile się za reklamy płaci, nie? A reklamować trzeba, bo kogo tu się ściągnie do tego Rybnika, jeżeli nic nie będzie reklamować, nie? Czy kwota 370 tysięcy złotych, które miasto wydaje na produkcję tego serialu, to jest kwota za duża, za mała, w porządku? Jak Pani sądzą? Nie mam pojęcia. Znaczy, na nasze głowy to wydaje mi się, że dużo. Dużo, no. Ale promocja musi być, dokładnie. No odpowiednio, bo nie wiem. Trudno mi powiedzieć, naprawdę. Nie chciałabym tutaj się wypowiadać, bo nie bardzo się orientuję, jak to się ma do innych tych wszystkich przedsięwzięć, prawda? Także, że no, mnie się serial podoba, sam fakt, że jest w Rybniku, prawda? I to jest, mi się wydaje, dosyć duża reklama dla Rybnika. Ja myślę, że warto promować nasz Rybnik, także jak najbardziej, oczywiście, że tak.